Małgosia bardzo polubiła treningi z elementami pilatesu. Często, gdy ćwiczy, wykorzystuje piłki czy specjalne gumy. Dlatego Lidka na początku tygodnia zorganizowała dla Małgosi kolejną niespodziankę. Okay. Ja cię prowadzę. Ale pięknie pachnie. Poczekaj, nie otwieraj, nie otwieraj, nie otwieraj. Nie otwieram, stój, bo zaraz się przewrócisz. Nie, bo ja patrzę sobie tak trochę na podłogę. No dobra, otwórz. To wygląda, słuchaj, jak 50 twarzy Greya. Co my to będziemy robić? Jesteś pewna, że ćwiczyć? No, z czym ci się kojarzą te elementy? No właśnie z tym. Jak się wchodzi do tego pomieszczenia z tymi przyrządami, to zdecydowanie ma się takie skojarzenie, nie żebym była kiedykolwiek, ale z takimi pleasures room. Więc tak mi się to skojarzyło. Bo to jest do pilatesu, prawda? Tak. Wiesz, że ja te elementy pilatesu gdzieś tam przemycam u nas, przeplatam te treningi. No ale powiedz mi, że to tak nie wygląda jak no, z takiego pokoju zabaw. Kojarzy, tak. To jest mój pierwszy kontakt z pilatesem na maszynach, bo ja oczywiście ćwiczyłam elementy pilatesu w trakcie normalnego treningu, ale w takim specjalnym pomieszczeniu z takimi specjalnymi łóżkami ćwiczę po raz pierwszy. Dzień dobry, dziewczyny. Witam w Studio Pilates. Dzień dobry. Dzień dobry. I ja będę tak wyglądać jak ty, kiedy będę ćwiczyła to? Absolutnie tak. Zaraz wypróbujesz, zobaczysz, że to działa. Pani jest żywym mięśniem. Dobra, bez zbędnego gadania. Rozpoczniemy od Cadillaca, od ćwiczeń na Cadillacu. Tak to się nazywa, to urządzenie. Usiądź sobie na górze. Wszystkie te urządzenia to są praktycznie rzecz biorąc oryginalne urządzenia, które pochodzą ze studia Józefa Pilatesa. Za pomocą maszyn uczymy się, w jaki sposób intensywniej wykorzystywać nasze ciało w treningu na macie. Józef Pilates swoje studio otworzył w latach 20. XX wieku w Nowym Jorku i w tym studio przede wszystkim trenował sportowców, tancerzy oraz osoby po kontuzjach. Zarówno wzmacniamy ciało fizycznie, nasze mięśnie, rozciągamy je, uelastyczniamy i wzmacniamy od środka, ale również pracujemy nad siłą psychiczną. Pilates jest to również technika, która służy rozciągnięciu mięśni, uelastycznieniu wszystkich tkanek oraz pracy nad prawidłowym ustawieniem sylwetki. To jest bardzo dobry sposób na powrót do formy po porodzie, szczególnie, że cały przebieg ciąży to jest dosyć trudny okres dla kobiety.